Tomasz Kamel, znany prezenter telewizyjny, po swoim odejściu z pytania na śniadanie i telewizji polskiej, znalazł nową ścieżkę w mediach, skupiając się na rozwijaniu własnego kanału na YouTube. Jego materiały, pełne porad na temat efektywnej komunikacji i prezentacji, cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Po głośnym rozstaniu z Katarzyną niezgodą, życie prywatne Kamela stało się tematem licznych spekulacji. W ostatnim czasie jednak, Kamel postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego. W jednym z nagranych filmów na YouTube, prezenter wyznał, że po rozstaniu nie spieszy się z nowymi związkami, ceniąc sobie obecnie niezależność i swobodę, jaką daje życie singla. To jego odpowiedź na liczne plotki i domysły na temat jego życia osobistego. Jego otwartość i szczerość w tej kwestii mogą zaskoczyć wielu fanów oraz obserwatorów mediów, którzy spekulowali na temat kolejnych romansów prezentera. Kamel, chcąc uniknąć dalszych nieporozumień i fałszywych informacji, wybrał bezpośrednią komunikację ze swoją publicznością, co jest zgodne z jego profesjonalnym nastawieniem do roli, jaką pełni w mediach. Tomasz Kamel i Katarzyna Niezgoda byli parą przez dekadę, od momentu ich spotkania w 2004 roku aż do rozstania po zaręczynach, które zakończyło się, jak głoszą plotki, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Mimo obecnej samotności, Kamel stopniowo akceptuje myśl o samotnym życiu co podkreślił w rozmowie z żurnalistą, jak będzie ze mną. Nie wiem i w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Fakty są takie, że raczej będę starym kawalerem. Raczej tak. To deklaracja, która wynika ze statystyki. W rozmowie Kamel przyznał, że ceni sobie niezależność, nawet będąc w związku. Przywołał przykład Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, którzy, mimo głębokiego uczucia, nigdy nie zdecydowali się na wspólne mieszkanie. Byli bardzo w sobie zakochani i mieli bardzo mocny związek, ale nigdy ze sobą nie mieszkali. Oni sobie nie przeszkadzali. Każde z nich potrzebowało pobyć samo. Kamel przyznał także, że choć próbował się zmienić, nie umierzyć na stałe z kimś pod jednym dachem. Opisał swoje doświadczenia z życia w związku, gdzie choć były wspólne przestrzenie, każdy z partnerów miał też swoje odrębne światy. Próbowałem żyć razem i jak żyłem z partnerkami, które mi towarzyszyły, a ja im. To bardzo często wyglądało to tak, że mieliśmy swoje wspólne przestrzenie, ale każdy miał też odrębne światy? Kiedyś myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Ale ja po prostu taki model życia mam. Niezmienne, samotne życie Kamela nie przeszkadza mu jednak, a prezenter z humorem odpowiada na zaczepki swoich fanów na Instagramie, świadcząc o swym pogodnym nastawieniu do życia i miłości.